20 urodziny glamura, na nich Karolina Pisarek. Cześć, pięknie Stale. Wyglądasz. Dziękuję bardzo. A właśnie, wolisz jak się, lubisz jak się używa dwóch członów, tak? Tak, tak, tak. Pisarek, Salla, okej, okay, muszę to zapamiętać. Miałaś dwie okładki glamour, jedna nie wyszła, ale tak, chyba jest u ciebie w domu, nie? Tak, ona jest u mnie w domu, bo to jest super pamiątka, pamiętam, to była w ogóle moja pierwsza taka sesja poważna zdjęciowa, bo to no było... No jak ją wspominasz? Na koniec, wiesz co, ja pamiętam, że całym teamem... Top Model wyjechaliśmy, w sensie całym teamem, teamem finalistów na Wyspy Kanaryjskie i zrobiliśmy tam przepiękną sesję zdjęciową, którą zrobiła nam Zuzanna i bardzo ładne zdjęcia. I troszkę przykro, że nie wyszła, bo była tak piękna, że musiałam sobie zatrzymać po prostu ten jeden egzemplarz dla siebie z finału. Natomiast drugą okładkę glamura miałam kilka lat później, którą zrobił mi Marcin Tyszka telefonem, więc też fajna zabawa, fajne doświadczenie i też widnieje u mnie w domu. A jak ty się czujesz z tym, że teraz już te gazety są mniej popularne i wszystko idzie do internetu, jest cyfrowe? Jaki ty masz do tego stosunek? Wiesz co, trochę mi przykro, bo gdzieś tam to jest moja praca i szczerze jakby zawsze się jarałam tym, że mogłam, że tak mówię, ale to taki potoczny slang, jarałam się tym, że mogłam być na okładce, to było takie zwieńczenie, wisienka na torcie, tego, że mogę tam być, to była taka moja duma, trochę gdzieś tam motywacja do dążenia do tego, bo to jednak zawsze jak wylądowałeś na okładce, to byłeś po prostu doceniony przez innych i to tego mi na pewno brakuje trochę, że jest tych magazynów coraz mniej. No tak, bo one się zamykają i rozumiem, że ciebie to przeraża, bo trochę zabiera ci to pracę. Wiesz co, praca jest, natomiast pamiętaj, że są też online edytoriale i w ogóle, nie? Więc to też trzeba robić. Natomiast no rzeczywiście to gdzieś tam jest trochę... No przykre, że tego jest coraz mniej, bo pamiętam, że kiedyś na początku tej kariery, w sensie na początku, no tak po 4-5 latach tego było dużo i no w trakcie pandemii wszystko po prostu się pozamykało. A ile czasu spędzasz w internecie w ciągu dnia? Tak mniej więcej? Tak szczerze? No. Coraz mniej. Na szczęście udało mi się dojść do takiego etapu w mojej karierze, gdzie mogę współpracować z asystentką, która jest ze mną, nie opuszcza mnie na krok i pomaga mi w codziennych czynnościach i dzielimy się różnymi obowiązkami. Dzięki temu mogę nagrywać siebie i oddać telefon, żeby na przykład zmontowała ładnie wideo i po prostu odpocząć w tym czasie lub zająć się innymi obowiązkami. A w którym momencie wpadłaś na pomysł, że asystentka jest ci potrzebna? To było tak, że już nie radziłaś sobie, za dużo tego było tak. I chciałaś, żeby ktoś cię odciążył? No i jak wyglądał proces rekrutacji? Bo asystentka to taka trochę przyjaciółka w pracy. Tak, to jest no, jak to wyglądało? Pracy, bo to jest osoba, która spędza cały czas z tobą, tworzy z tobą wszystkie materiały, dosłownie od rana do nocy w samochodzie jedziemy i gadamy i właściwie myślimy, co dalej tworzyć. No jak ta rekrutacja wyglądała? Bo to była taka niestandardowa. Tutaj kwestie, wiesz, tam doświadczenia pewnie były mniej istotne od tych kwestii takich towarzyskich, tak. Bo musiałyście się dogadać. Ja jakby najbardziej zwracam uwagę na to, kto jakim jest człowiekiem, czy nasza energia się przyciąga, czy po prostu gadamy ze sobą jak ze znajomymi. Ja bardzo stawiam na relacje kumpelskie w pracy. Uwielbiam to, bo wtedy o wiele przyjemniej się pracuje i jest mniejsza presja, bo nawet jak jest presja, to robimy wspólny projekt i myślę, że to takie łączenie się w tych takich bardziej stresujących momentach. Natomiast rzeczywiście było tak, że wybierałam osobę pod względem energii, a później uczyłam wszystkiego od podstaw, tego jak obsługiwać Instagrama. To są takie właśnie w sumie ludzie, niektórzy za to płacą, a ja tu po prostu, wiesz, no całe swoje doświadczenie w social mediach jakby przekazane i też w przygotowaniach do eventów i w ogóle. A jak się zabezpieczyłaś? Masz jakieś zakazy konkurencji? To znaczy? No bo na przykład, wiesz, można coś od ciebie wynieść i przekazać dalej. Zabezpieczyłaś to umowami, czy jednak idziesz dobrym sercem i wierzysz, że nikt ci krzywdy nie zrobi? No wiesz, w biznesie zawsze powinno się, najczęściej powinno się lojalki podpisywać, bo dla bezpieczeństwa po prostu, takiego już stricte biznesowego, natomiast u nas jest też ogromne zaufanie mimo tego.
Rozumiem, to wróćmy do tego podstawowego pytania, ile godzin w tym internecie spędzasz tak prywatnie? Już nie mówiąc zawodowo, tylko prywatnie sobie, wiesz, tam scrollujesz i czy masz na to w ogóle czas? Wiesz co, no bardzo pracuję nad tym, żeby być cały czas w temacie, żeby zobaczyć, co jest w trendach, żeby obserwować ludzi, którzy mnie inspirują, żeby nie wypaść z branży, wiadomo. No ale też bardzo sobie chcę poświęcić czas na odpisywanie moim obserwatorom, bo dla mnie też są bardzo ważni. Oczywiście tych wiadomości bywa bardzo dużo, więc na wszystkie nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale chociaż na kilka z nich dziennie staram się odpowiadać, bo no po prostu to są ludzie, którzy są ze mną od lat. Czyli tak godzinowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Na Instagramie? Ogólnie, z telefonem, w ręku. No. Wiesz co, większość czasu prowadzę, więc jak prowadzę, to nie patrzę w telefon. Ale rzeczywiście, jak gdzieś tam przystanę, czy jestem w pracy, czy ktoś mi robi włosy na przykład na planie, no to wtedy cały czas siedzę w telefonie. No nie oszukujmy się, że ja, fajne jest to, że ja mogę pracować stacjonarnie, gdzieś tam mobilnie. Mobilnie pracować i mogę wszędzie to wykonywać, więc telefon jest nieodłączną częścią mojego życia, natomiast też oddzielam pracę. Trochę oddzielam pracę od życia prywatnego, no bo wiadomo, że pokazuję urywki mojego życia prywatnego. Natomiast staram się poświęcać czas w pełni w domu, że odkładam telefon i jest wtedy taki... Wszyscy się będą śmiać teraz. Me time. Totalnie tu gorąco, więc tak zmierzając do końca, jaki masz plan B na życie? Zatrzymam to dla siebie. Ale już masz wymyślony i za niedługo może zostać wprowadzony w życie twój plan B? To też zatrzymam dla siebie. Wiem, do czego pijesz. Nie no, do niczego, po prostu jestem ciekawy, bo ty jesteś kobieta przedsiębiorcza. Jestem. Ale ten modeling się trochę już znudził? Nie znudził mi się. Nie znudziły mi się plany w ogóle zdjęciowe, nie znudziła mi się telewizja, nie znudził mi się show biznes. Uwielbiam to, odnajduję się w tym i to jest po prostu część mnie. Zawsze oddaję całe swoje serce w pracy i wiem, że klienci też to widzą. A jak jest niedoceniane twoje serce, to jak się z tym czujesz? Źle. I to może prowadzić do pewnego rodzaju wypalenia, takie niedocenienie. Uważasz tak, czy nie? Bo wiesz, jeżeli ty się starasz, wypalasz, a ktoś tego nie docenia i tylko patrzy na monetę, to może być ciężko. Myślę, że wiele osób na drodze swojego życia bardzo często zderzało się z taką rzeczywistością, że na przykład ktoś nie akceptował ciebie lub no nie wiem, nie podobała się na przykład twoja praca komuś albo to, jak ty prowadzisz wywiady, się komuś nie podobało. I to ja nie biorę tego do siebie, bo staram się opierać swoją pracę na moich najbliższych, którzy widzą, ile na co dzień wkładam w to czasu i serca. Ostatnio czytałem twoją wypowiedź w Plotku, w ogóle bardzo mnie zaskoczyła. Dlaczego zdenerwowałaś się tym, że Gosia wypowiadała się na twój temat? Wiesz co, nie chciałabym w ogóle poruszać tego tematu. Czyli ty chcesz zamknąć ten temat i w ciszy załatwić wszystko? Będzie jakieś oświadczenie, czy raczej to będzie między wami tylko? Jeśli... na razie wszystko zatrzymam dla siebie. A rozmawiałyście po ostatniej sytuacji? To też zatrzymam dla siebie. No dobra, no to zatrzymajmy to dla siebie, chodźmy na te urodziny. Chodźmy na urodziny świętować. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć. Dzięki.